Sponsorem programu jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach. Dzień dobry, zapraszam na program Gliwicki Przegląd Sportowy. Radosław Nosal, zaczynamy. Co w dzisiejszym wydaniu? Oficjalna prezentacja zespołu Piasta Gliwice w futsalu. Jaki to będzie sezon dla niebiesko-czerwonych? Trening przed Runmagedonem, czyli jak stracić kalorie w centrum handlowym nie tylko przy okazji zakupów. Oraz 9. kolejka Lotto Ekstraklasy. Gliwiczanie przegrywają w końcówce. Nowy rozdział na kartach gliwickiego Piasta pisać będą zawodnicy niebiesko-czerwonych w futsalu. Drużyna powstała po głośnej fuzji dwóch gliwickich klubów, NBiTu i Gliwickiej Akademii Futsalu. We wtorek przy Okrzei miała miejsce oficjalna prezentacja zawodników oraz sztabu szkoleniowego. Kapitalnie. Cóż za Dream Team. Taka gliwicka Barcelona w futsalu. Przed chwilą miała miejsce prezentacja drużyny. Cała Polska futsalowa, całe Gliwice zadają sobie pytanie, co to będzie? Mogę wszystkich zapewnić naprawdę ze spokojem, że będzie górna część tabeli, czyli pierwsza szóstka, a walczymy o medale, no bo chłopaków nauczyliśmy przez te dwa miesiące, oswoiliśmy z tą myślą, że medale są w naszym zasięgu, no i będziemy się starać, żeby je zdobyć i iść w stronę naszego dużego Piasta Gliwice, czyli walczyć o te najwyższe cele. Na panu została powierzona misja trenera drużyny Piasta Gliwice. Jak się pan z tym czuje? No, na pewno bardzo przyjemnie, bo jest to na pewno duże wydarzenie, jeżeli chodzi o futsal w ogóle nas w kraju. Wiadomo, jaka sytuacja miała miejsce, połączyły się dwa kluby gliwickie, które już funkcjonowały w Ekstraklasie futsalu. Prezesi dogadali się, połączyli to w całość, mnie obdarzyli zaufaniem, żebym prowadził tą drużynę. No i tak mówię, duża odpowiedzialność na pewno tutaj na mnie i na zawodnika ciąży, ale miło i przyjemnie. Jesteśmy dobrze przygotowani i każdy zna swoją wartość. Nie jest to nasz pierwszy sezon, oczywiście jako Piast Gliwice to pierwszy sezon, ale każdy z zawodników naprawdę rozegrał już kilka sezonów i wydaje mi się, że miejsca na tremy jakieś wielkie nie będzie. Powiedziałeś walczyć o jeden cel. Jaki to będzie cel? Prezesi zarząd zapowiedział w czerwcu, że będzie to Mistrzostwo Polski. Czy niezbyt buńczucznie? Ciężko mi z tym dyskutować tak naprawdę, bo oczywiście no każdy by chciał z nas zdobyć Mistrzostwo Polski, ale trzeba realnie na to patrzeć. Oczywiście teraz po tym wszystkim, co widzieliśmy, po tej prezentacji zespołu, po wszystkich ludziach, którzy tutaj przyszli i gdzieś tam nam mocno kibicują, każdy mocno liczy, że to będzie Mistrzostwo Polski, ale musimy podejść do tego spokojnie, bo jak zaczniemy pompować balonik, to możemy źle na tym sami wyjść, więc podejdziemy do tego spokojnie i w każdym meczu będziemy grać o 3 punkty, a końcowy rezultat dopiero się okaże na koniec ligi. Drużynę mam naprawdę bardzo fajną, bardzo ciekawą, w większości zbudowaną jak gdyby pod moje życzenie i dyktando. Aczkolwiek ja bym tu był trochę bardziej stonowany, bo liga jest długa. W tym roku zapowiada się, dzięki zmianie reorganizacji przepisów, będzie jeszcze dłuższa. Będzie 6 meczy więcej i myślę, że na takim pierwszym celem, który powinniśmy sobie założyć, to dostać się do pierwszej szóstki, a potem jeżeli wszystko w klubie będzie dobrze zorganizowane i u nas oczywiście sportowo będzie dobrze wyglądało, ominą nas jakieś kontuzje, których nigdy nie można wykluczyć i przewidzieć, no to myślę, że wtedy możemy siąść i dyskutować dopiero o konkretnych celach na te ostatnie 5-6 meczy. Czyli jednak medale, bo pamiętam, jak łączyliście kluby, miała miejsce fuzja, gruchnęła ta informacja, że łączycie oba kluby. Było zapowiadane, może troszkę buńczucznie, że jednak Mistrzostwo Polski. Tak, no mnie się to marzy, bo parę lat temu powiedziałem, że sezon 2016-2017 to będzie Mistrz Polski. Stąd też chciałbym, żeby to marzenie się spełniło. Natomiast no, muszę być ostrożny, bo miasto nam nie słucha i patrzy na mnie, więc wolę powiedzieć, że medale. Fuzja NBiTu, fuzja GAF-u Omegi Gliwice. Do tego doszła pokaźna grupa z AZS Uś Katowice. Jak chłopaki sobie z tym radzą? Na pewno jest jakaś walka o prymat w drużynie. Tak, no mamy bardzo dużą kadrę, bo obecnie mamy 19 zawodników. To jest jak na futsal bardzo dużo. Konkurencja jest ogromna. Mamy dwóch
dwóch Ukraińców, którzy wiadomo będą musieli walczyć o pierwszą czwórkę, bo tylko jeden może grać, więc ja myślę, że jest bardzo ciężko chłopakom, no bo wiadomo, że wszyscy nie zagrają, tak? Natomiast no, charakterologicznie, jak patrzyliśmy na skład, to nie jest łatwo, tak pan powiedział, no, mieszanka różnych charakterów, wybuchowa tak zwana, ale myślę, że poradzimy sobie z tym doskonale. Nie ma na pewno jakiejś takiej złośliwej rywalizacji. To, że część drużyny jest z Gafu, część z NBITO, a część jeszcze z Katowic, to tak naprawdę niewiele zmienia. Gdzieś tam w żartach oczywiście rywalizują chłopaki między sobą, ale oni się znają już od lat. Nie w jednym klubie grali razem, grali przeciwko sobie w różnych drużynach. Znają się, szanują. Najważniejsze to, że jest zdrowa taka sportowa rywalizacja między nimi. Każdy chce pokazać, że powinien grać, żeby trenerzy to na niego postawili, bo mamy przekrój wieku, od, jak tu słyszeliśmy na prezentacji, od 18 do 36-37 lat zawodników, także jak gdyby dwie opoki, ale powiem tak, młodzi jeszcze muszą sporo kaszy zjeść, żeby tym starym wyjadaczom czasami dorównać, dlatego jest fajnie, przyjemnie. Zarówno trener, jak i prezes mówią, że to będzie ciekawe połączenie, ciekawa drużyna, doświadczenia z młodością. Jak to wygląda w drużynie, jak wy się porozumiewacie? Tak jak wspomniałem wcześniej, dwa kluby, do tego doszła spora reprezentacja UŚ Katowice. Jakby nie było, to trzon tej kadry, większość kadry tego zespołu jest z Gliwic, więc wszyscy się gdzieś tam znamy, widujemy, czy to też graliśmy ze sobą, no jakby nie było, to większość zawodników to już ma kilka sezonów rozegranych, więc jest nam łatwiej, bo gdzieś tam się widywaliśmy cały czas i znamy mniej więcej siebie. Czyli zapewniasz, że nie ma w drużynie potrzebnych napięć, nie ma walki o prymat? Jest zdrowa, rywalizacja, więc oczywiście nie ma miejsca też na takie rzeczy jak jakieś chamstwa i gdzieś tam podkładanie sobie kłód pod nogi, bo to nie o to chodzi, bo wszyscy będziemy grać dla Piasta i walczyć o jeden cel. Oczywiście jest zachowana jakaś hierarchia. Ale jest to wszystko na zdrowych układach. Marka Piasta Gliwice faktycznie może wam pomóc osiągać te najwyższe cele? Może pomóc i przeszkodzić, bo po ostatnich dokonaniach Piasta na dużym boisku Wicemistrzostwo Polski gdzieś będzie powodowało w drużynach taką, wydaje mi się, podwójną złość i mecze na wyjazdach na pewno będą trudniejsze, a liczę na to, że licznie przyjdą do nas kibice z piłki trawiastej i będą nas wspierać, więc wydaje mi się, że tu będzie naprawdę duży i ogromny atut. Start w Ranmagedonie do najłatwiejszych nie należy. Do udziału w głównej imprezie trzeba się przygotować. Do takiego wniosku doszli uczestnicy oficjalnego treningu, który po raz kolejny odbył się w Gliwicach w Centrum Handlowym Forum. Centrum handlowe to nietypowe miejsce do rozgrywania biegu z przeszkodami, ale organizatorzy mają już doświadczenie w przygotowywaniu trasy po sklepowych korytarzach. To jest już trzeci trening do Ranmagedonu Silesia w Centrum Handlowym Forum. Zjawiliśmy się tutaj w około 100 osób. Bawimy się w całym centrum handlowym tak naprawdę, bo tutaj mamy do wykorzystania kino, dach, bawialnie, parking, także miejsca takie dosyć nietypowe do biegania na co dzień. Pokazujemy centrum z zupełnie innej perspektywy. Centrum handlowe było areną dzisiejszych zmagań. Jak to centrum handlowe i ten teren tutaj ma się do tego klasycznego biegu, gdzie biegacie po hałdach, po błocie, po stawach, po jeziorach? To jest mój pierwszy raz, także ciężko mi to porównać, ale na pewno już będę patrzeć na centrum handlowe zupełnie inaczej od dzisiaj. Czy nie na zakupy, a... No, to już zupełnie inna bajka. W tych korytarzach dużo ciekawych rzeczy można wymyśleć, naprawdę. Jest to trening do głównego eventu, który się odbędzie w październiku na Pustyni Błędowskiej. Pierwszy raz na Śląsku mamy imprezę typu hardcore, czyli 21 km, która daje w kości i daje przetrwać tylko tym najsilniejszym. To jako trening to było dosyć ciężkie. No przede wszystkim schody, bo nie wiem jak inni, ale mnie zabijają zawsze podbiegi, więc tyle schodów co tutaj, to się troszeczkę jak na hałdach poczułem naszych. Im bardziej cię wiesz, zniszczą, im bardziej cię poturbują, tym bardziej czujesz tą siłę i charakter swój, że jesteś zdolny do tego, że pokonasz całą trasę. Jakim kryterium posługują się organizatorzy przy wyborze lokalizacji imprezy głównej? Tak naprawdę pytanie na temat lokalizacji jest proste. Im gorzej, tym lepiej.
Co przez to rozumiemy? Im cięższy teren, tym dla nas organizatorów lepiej. Wcześniej korzystaliśmy z hałd, teraz chcieliśmy w jakiś sposób urozmaicić z racji tego, że kilka edycji już na tych hałdach było i wchodzimy właśnie z nowym terenem, z pustynią Błędowską, która tak naprawdę jest jedyną pustynią w Europie. Cały teren pustyni będziemy wykorzystywać włącznie z częścią poligonu wojskowego, także no, będzie fajna impreza. Przygotowanie do zawodów odbywa się poprzez trening, ale nie tylko. Oczywiście przed startem bardzo istotne jest zachowanie zbilansowanej diety. Żre mniej przede wszystkim. Więcej marchewek, mniej kebabów. No i chyba tyle. Nie no, przede wszystkim siłownia, bo to te przeszkody to w większości siłowe. No i trochę biegania, bo kondycji też trzeba do tego dobrać trochę. Na samej marchewce można to przebiec? No wiadomo, oczywiście. Marchewka, batonik i białko, nie? Jak wygląda dieta taka twoja przed startem, na miesiąc przed startem, na rok przed startem? Rok przed startem to tak jeszcze nie myślę, ale no trochę węgli, trochę białka, trochę tłuszczu, trochę słodyczy, wszystkiego po trochu. Dobre odżywianie, kondycja fizyczna i... I tak naprawdę to nie tylko przygotowanie gdzieś tam fizyczne jest na trasie potrzebne, ale najbardziej wydaje mi się psychiczne, bo jak już biegniesz ten szósty kilometr, a wiesz, że przed tobą jeszcze sporo, powiedzmy kolejne sześć albo jeszcze więcej, to gdzieś w głowie sobie uświadamiasz, musisz biec, dobiegniesz do mety, dasz radę. Także wydaje mi się, że Runmageddon to jest takie spełnienie swoich wyzwań i oczekiwań, które przed sobą stawiamy. Na starcie treningu Runmageddonu oczywiście nie mogło zabraknąć ludzi z fantazją. A ty, kolego, w stroju króliczka, dzisiaj było łatwo czy trudno? To jest królik czy szop, szczerze nie mam pojęcia. No to kupowałeś ten strój i nie wiedziałem. Dostałem. Od kogo? Od mamy. I z okazji tego, żeby wystartować w nim w Runmageddonie? Nie, ale chyba tak. Znaczy raczej bardziej tak niż ja, bo gdzie w tym pójdę indziej niż tutaj. Chciałem zapytać o motywację, dlaczego włożyłeś ten strój. Czy było ci łatwiej prześlizgiwać się przez różne przeszkody? Na pewno było cieplej, ale wygrałem piwo. Czyli to był zakład? Był to zakład. Z kim? Z mamą? Koleżanką. A wam jak się podobało na trasie? Słyszałem, że była porodówka, słyszałem, że były różne ciężkie przeszkody. Była porodówka, jedna z lepszych, fajniejszych przeszkód. No, różne ciekawe przeszkody były. Było wejście na linę, były szerokie rurki, były poręcze. No i ogólnie było ciekawie i wesoło. Nic nie było trudne. Wszystko było super. No, tutaj nie ma rzeczy trudnych, naprawdę. Wszyscy sobie pomagają. Więc jak ktoś nie da rady przejść jakiejś wysokiej ścianki czy tak dalej, wszyscy pomagają sobie nawzajem. A wy dziewczyny, co czujecie, gdy mijacie linię mety, gdy jesteście na trasie? Że chcę jeszcze raz. Endorfiny totalne. Własną siłę pokazujemy. Tak? Zawsze jest niedosyt. Zawsze jest niedosyt? Zawsze. Ale już wkrótce 21 km do pokonania też będzie niedosyt wtedy? Mam nadzieję, że tak. Trzeba być troszkę zwariowanym, żeby wziąć udział w takim biegu? Tutaj nie ma ludzi normalnych. Naprawdę. Runmageddon, siła i charakter! Przechodzimy do Piasta Gliwice na dużym boisku. W meczu 9. kolejki Lotto Ekstraklasy gliwiczanie przegrali na wyjeździe z Wisłą Kraków 0-1. Niemal przez całe spotkanie znakomicie w bramce spisywał się Jakub Szmatuła, który bronił w nieprawdopodobnych wręcz okolicznościach. Skapitulował dopiero w drugiej minucie doliczonego czasu gry po strzale Patryka Małeckiego i rykoszecie od obrońcy Piasta. Z tego co pamiętam, ostatnio grając tutaj też bramkę straciliśmy po rykoszecie na 1-1. No coś jest nie tak, musimy to przeanalizować, mówią, można bramkę stracić, ale... Tu może był przypadek, no ciężko teraz tak gorąco coś powiedzieć, ale bardzo to boli, bo 93, gdzie, no, powiem sobie szczerze, Wisła była lepsza, ale no, graliśmy do końca, za dwie minuty sędzia by skończył mecz, no podobnie jak tydzień temu, to najbardziej boli. Myślę, że ty do swoją postawę nie możesz mieć absolutnie żadnych pretensji. Kibice skanowali twoje nazwisko i no niestety stało się, tak? Wróciłeś do bramki i można powiedzieć, że w najbliższym meczu będzie tylko lepiej. Ja wiem, ale no lepiej by to było, jakby było to zero i byśmy mieli chociaż punkt tam przywieźć. Nie przywieźliśmy nic. Głowy musimy mieć cały czas wysoko i pozbiera się przede wszystkim. To już wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny Gliwicki Przegląd Sportowy. Radosław Nosal, do widzenia.